Farba. Ale co z farbą możemy zrobić? Zrzucić na dół. Jak łapką to popchnął, jak... Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w nowej serii z gry Stray. Nie wiem do końca jak się to czyta. W każdym razie wcielamy się w rolę kotełka. I co będziemy robić? Szczerze, nie mam bladego pojęcia. Kupiłem tą grę, bo wyglądała fajnie. Będziemy grać, słuchajcie, na padzie, bo tak proponują, więc będziemy grać na padzie. Mam nadzieję, że pada nie będzie za bardzo słychać. Jak coś, to spróbuję to jakoś ogarnąć później. Dajcie znać oczywiście, czy granie jest za głośno, czy granie jest za cicho, czy wszystko jest ok. Zaczynamy nową grę. No i co się dzieje? No, chyba kotełek z kanałów będzie wychodził. O, popatrzcie, to jestem ja? Nie. Który to jestem ja? A może będę mógł wybrać? Byłoby super. Dużo tych kotków tu jest. No, ten to ja, ten to ja. Lider chyba. No, wstaję. Okej. Tup, 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 tup. Już mi się podoba. Już mi się, kurde, podoba. Możemy pogadać z kotem? Nie, bawimy się z kotem. Dobra, pogadaliśmy z kotem. Jeszcze to nie, jeszcze nie koniec. O, to już koniec teraz. Z tym też się możemy pobawić? Siema. Okej. Okay. Ten to co? Ej, ogon mu zaatakowałem. Dobra, ja do końca nie wiem o co chodzi w tej grze, ale ten, my radzimy sobie świetnie, nie? Radzimy sobie świetnie. Dobra, ja weź, idź tam usiąść na kartonie, o. Widzicie, bo jak przegoniłem wszystkich na karton, żeby na mokrym nie leżeli. No. I też się położę. Cie? Ja specjalnie z nimi zagadałem, żebyśmy wszyscy razem spali. Kurde, ej, super te koty są. I co teraz? A może teraz będę miał kotka do wyboru? Nie? Nie? No, tam nie będę narzekał na tego, na kota, na którym gram, nie? Za murem. No co to taki dziwny ten? Dziwna czcionka jakaś. Gdzie oni idą? Pad mi zawibrował, dlaczego? Ciekawe to jest. O, biegniemy, a ja mogę jak... O, mogę sprintować, patrzcie jak sprintuje koteł. Naciśnij... Mogę miauczeć, ale jaja. Dobra, eksplorujemy, kurde. Hop. Tup, 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 tup.
Nie wiem, czy ja tu jakieś przedmioty będę podnosił. Ja nie mam żadnego pasa ani plecaka, więc... Skacz tam, hop. Nie da się podskakiwać tak, o! O, da, myślałem, że sobie poskaczę. Ale na przeszkody się da wskakiwać, nie? No to chociaż tyle. Drzewo? Naostrzymy pazurki. Okej. Okay. Naostrzyliśmy pazurki. Patrzcie, jakie te zrobiliśmy. Eleganckie. O, ostre pazury mamy. Dobra, lecimy dalej, kurde. Lecimy dalej. Nie ma radaru żadnego ani nic, więc tak idę przed siebie tylko w zasadzie, nie? W sumie za kotami idziemy. A tu co? Napić z kałuży się mogę. Okej, okay, okej. Okay. Idziemy za nim. No i co teraz? Gdzie my, kurde, idziemy? I to jest też w sumie ciekawe, że te wszystkie koty razem idą, nie? Ej, patrzcie, pogadajmy z kotem. No i co? Jak tam? Wszystko git? No to git. No to jak wszystko git, to git. To idziemy dalej. To idziemy dalej w takim razie, no. Gdzie my idziemy? Wiecie, no nikt mi nic nie powie, kurde, no nikt mi nic nie powie, no. Nie wiem, gdzie idę. Zamiałczę. Zamiałczę, jakby był chory, kurde. Nie, patrzcie, da się wyjść na ten. Siup. Tu, 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 tu. Ale super. Dobra, ale zejdź na dół. Teraz parkour. Przytrzymaj A, aby wykonać serię skoków. Da się zrobić. Elegancko. Ej, jak one szybko biegają. Na którym ja biegam szybko? Już zapomniałem. Dobra, już pamiętam, już pamiętam. No, no kurde. A my czegoś szukamy, czy co? Patrzcie, tu się da skradać, czy co? Skradamy się. Nie no, w sumie to tak w miarę normalnie przeszliśmy. Gdzie reszta kotełków? Jednego brakuje. O dobra, wyleciał. Przytrzymaj. No to kurde, nieźle obserwujemy, nie? Czekajcie, stańmy tak, żeby kurde może trawa nie zasłaniała. No i co? Obserwujemy. Obserwujemy, obserwujemy. Jesteśmy kotem obserwatorem. Ja bym tędy przeszedł. Tup, 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 tup i tam. No ale dobra. Idziemy. W sumie to nie muszę celować nic, ani ten, bo w momencie jak mogę skoczyć, to klikam A i skoczę, nie? Oj, chyba nie przeskoczę. Oj, tego nie przeskoczysz. Nie, nie, nie skacz, nie skacz, biedny koteł. Nie. I to byłem ja akurat. Zostawiły mnie te koty. No dobra, to teraz już rozumiem, o co chodzi. Pewnie będziemy musieli przyjaciół znaleźć naszych. Przyjaciół kotów. Zamiałczmy. Mogę już? Mogę. Ciekawe, czy będziemy mogli się tu bić jakoś albo coś. Tu mamy obserwacje. No dobra. Mam chorą łapkę! Mam chorą łapkę! Złamałem nogę! Biedny koteł. A gdzie ja mam iść? W którą stronę? Tam mi pokazywało chyba, ale ja bym chciał tu poeksplorować może. Ale strasznie tu jest ciemno. Ej, umarł! Przewrócił się. Kotek? Żyjesz? Halo?
I worek się tam rusza. Co to się włącza wszystko nagle? O co tu chodzi? Co to kurde pobiegło tam? Dobra, czy z moją łapką wszystko jest w porządku? Nie, moja łapka dalej boli. No wylisz łapkę, wylisz. Już wszystko git? Ej, patrzcie, już wszystko git. Dobra, bo ja szczerze mówiąc nie jestem pewny jeszcze jakie ja mam możliwości, nie? W sensie, co ten kot potrafi zrobić? I co ja z tymi wszystkimi rzeczami dookoła mnie mogę zrobić, nie? Czy ja powinienem szukać czegoś, nie wiem, może jakieś kocie żarcie znajdę albo coś? W sumie nie wiadomo, nie? Jakieś znajdźki może tu są? Dlatego coś nie coś tam się będziemy rozglądać, tylko widzicie, czasami się podświetla coś, ale to jest skok po prostu. A nie jest to nic do sprawdzenia jakby. No też dziwne by było, jakby kot mógł zbierać jakieś przedmioty, bo gdzie on sobie te przedmioty schowa? Nie? Dlatego idziemy dalej. Tędy będziemy mogli przejść. Tutaj te robale dziwne szły. Strasznie kurde ciemno. Czy ja tam na górę mogę wyjść? Nie, nawet skakać nie mogę za bardzo. Myślałem, że będę mógł skakać i jakoś tam coś będzie. No ale tak jak mówię, no kot kurde chyba nie ma jak tego podnosić, tych rzeczy, nie? Dobra. Idziemy, tu pewnie nauczą nas walczyć zaraz, nie? Odblokowano osiągnięcie nieudany skok. To chyba pierwsze osiągnięcie, przez to nieudany skok, bo... Ja, ale to nie jest mój skok, to nie był nawet mój skok. Martwe miasto. Przecież to nie ja skakałem, a już mi mówią, że nieudany skok. Ja bym przeskoczył, no. Dobra, zobaczmy. O, widzicie to? To są jakieś przerośnięte kleszcze czy coś. No i co? Chyba tam będę musiał przeskoczyć, nie? O, kamera. Dobra. Kurde, i boję się, że coś ominę, nie? No ale idziemy dalej. Co to? Ja pierdzielę, myślałem, że to człowiek. To jest jakiś manekin, czy co to jest? Robot? Robot to jest. Kolejny robot. Co się tu stało? Powąchaj. Zapamiętaj zapach. No, patrzcie, parkour. Koci parkour. No i co? Gdzie teraz? Na dach. I co? Gdzie teraz? Na drugi dach? No, jak fajnie siedzi. A czemu on... Jak usiąść? Ja bym chciał cały czas siedzieć. O, na krawędzi on se może usiąść. Ciekawe. A tędy jak pójdziemy? O, właśnie. O, właśnie. Follow me. Ej, to ktoś może mi znaki jakieś daje? No bo w końcu się prąd włączył, nie? Jak ja spadłem i złamałem nóżkę, to się prąd włączył, otworzyły się drzwi, a zobaczcie, ja teraz na telewizorkach mam kocie znaczki. Follow me, napis. O, ciekawe, kto mi próbuje pomóc, nie? No i te kamery, ktoś mnie cały czas obserwuje też.
Co tu jest? Y. No patrzcie, wiadro mogłem podnieść. Ale super! Muszę wodę pewnie naładować do wiadra. Tu postawię koło rury może? No nie. Ja więcej tych wiaderek mogę podnieść. Ile wiaderek możemy podnieść? 3. Tam jest jeszcze jedno. To są 4 wiadra. 4 wiadra. Co byśmy mogli zrobić z tymi wiadrami? To jest ciekawe. Dobra, weźmy jedno wiadro i spróbujmy wyjść na górę. Aha. No sprytnie to zrobiłeś, kotełek. Sprytnie. Kurde, ale jestem dobry. Dobra, idziemy. Ciup. Farba. Ale co z farbą możemy zrobić? Zrzucić na dół. Jak łapką to popchnął. Jak typowy kotek, no. Jak typowy kot. Patrzcie. A. Tu się mogę wdrapać może po tym rusztowaniu, czekajcie. Ale zobaczcie, ile tej farby tu jest. Może ja to powinienem wszystko pozrzucać? Tylko co tam na górze? Momencik. No nie, dobra, tutaj nie ma żadnego podestu. Chyba się tak nie wdrapie. Okej. Okay. Nie udało się. No to teraz się udało. Nie, no to jest super. To jest akurat super. To zrzucanie tej farby to jest mega. Dobra. Przeskoczmy tu. Przeskoczmy tu. Jakieś radio słyszę. Tam nie doskoczę. Dobra, tędy się wdrapię. I patrzcie tu na gołębie takie kolce są, ale na szczęście nie na każdym, bo inaczej bym nie mógł wskoczyć, nie? O, i tu farbka jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. O, i szybę rozbiłem. Sprytny kot. Sprytny kot. Zeskoczmy tu. Zeskoczmy tu. I zeskoczmy tu. Jest znowu follow me na telewizorze. I zgasł telewizor. 11 października. Ej, to zaraz urodziny mam. O, mogę drapać dywan. Wydrapię dziurę w dywanie i idziemy dalej. Okej, wystarczy. Tu też. Dobra, przestańmy. Wystarczy tego, wystarczy. Ej, ale ubrudziłem tutaj pięknie to kurde tą farbą, nie? Ej, czekaj, czy... Czy ja łapki? Ej, zostawiam łapki, patrzcie. Czy mi się wydawało? Jedną łapkę zostawiłem tu. Zostawiam łapki. Ale tylko jedną łapkę zostawiam, jak schodzę z farby. Albo więcej? Patrzcie, tu jest więcej tych łapek. Ej, zostawiam łapki! Nice, o to właśnie chodziło. O, co to jest? A, napić się możemy. No to napijmy się, bo to wiecie, wiadomo. Wodę trzeba zupełnić, nie? Wodę trzeba zupełnić. Dużo wody trzeba pić. Mamy szczałeczkę. No dobra, dojdziemy dalej. Dawaj doniczkę zrzuć. No, tylko tym razem głową zrzuciłem te doniczki, nie? Tu byśmy mogli się wdrapać. Tu hop, hop. I tam, nie? A tu jest w ogóle jakieś wiadro. Z tym wiadrem prawdopodobnie coś będziemy mogli zrobić, może?
No nie wiem, zobaczmy na razie. Halo? Czemu się nie mogę tu wdrapać? Po skrzynkach? Okej. W takim razie chyba musimy wymyślić coś innego. No to, windę mamy. Tylko kurde, ej, patrzcie, już na górę nie wyjdziemy, nie? No dobra. O! Ej, co to kurde jest? Ciekawe. Czekaj, kiedy będziemy walczyć. Zostawcie go! No, nie wiem, może on chciał mi pomóc? Ja go zaatakowałem? Pojęcia nie mam. Dobra, no tu widzę jakąś strzałeczkę, no nie wiem co to znaczy ta strzałeczka, no ale idziemy. Ja mam kurde. O, cutscenka jakaś. Kotełek. Ile tego? Ile? O! Chyba mam kłopoty. No, najeszcie. Oj, chłopie, jeszcze bardziej się musisz najeżyć. Uciekaj. Przytrzymaj RT, aby biec. O kurde, biegniemy, uciekamy. One skaczą na mnie. Co to kurde? Ała! Ała, zostawcie mnie! Zostawcie biednego kota, kurde! Ała! No przecież uniki jakieś mogę robić! Ja nawet nie wiem, ile ja mam HP, nie? Co to kurde jest? Oj. Biegnij koteł, biegnij. Oj, zamknąłem okno za sobą. Super, kurde, żyjemy. Ej, dobra, są monitory. To może się odezwie. O, właśnie. Follow me. Miau. 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 Miauknięcia mogłyby być głośniejsze, nie? Miau. Tutaj jest strzałeczka, nie? W dół jakbyśmy musieli zeskoczyć tak jakby. No nie, na pewno nie w dół. Ale po dachach chętnie poskaczę, nie? Fajne to kurde, takie wcielamy się w rolę dachowca, kurde, skaczemy se po rurach, po dachach. Gonią nas jakieś dziwne kulki z oczami. Popchnijmy deskę, zrobimy se mościk. Proszę bardzo, elegancko. Chociaż ja jestem takim kotem wysportowanym, że pewnie bym to przeskoczył, no ale ułatwimy sobie. Czemu nie? Po co ryzykować bez sensu? Kurde, ja cały czas mam nadzieję, że czegoś nie ominąłem, nie? O, piłka do koszykówki. Zobaczcie, przez okno mamy wejść. No dobra, idziemy dalej. Może... Ciekawe, kurde.
Ciekawe, czy my znajdziemy kogoś, wiecie, ten ktoś, kto daje nam te znaki. Może my go znajdziemy i on nam, nie wiem, pomoże kumpli znaleźć, będzie nam dawał jakieś misje czy coś. Nie mam pojęcia. Gdzie ja mam iść? Jedyna przeszkoda, jaką... Jak miałczę? To się światełka palą. Dobra, ja mam pomysł. Haha, kurde, widzieliście? Ale jestem mądrym kotem. Idziemy dalej. Ciekawe, czy jakichś ludzi zobaczymy. Ale to jest martwe miasto, więc ciekawe, dlaczego tak się nazywa. No i te roboty tutaj są takie dziwne jakieś, nie? Porozwalane. Ciekawe, co tu się wydarzyło. Mamy tu coś. Znajdźka jakaś, halo? Takie ukryte jakiś ten, widzicie, jakiś taki zakamarek ukryty, myślałem, że coś tu będzie, no ale nie. Dobra, idziemy dalej, sprawdzamy oczywiście wszystko. Bo ja nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził. Dobra, wydaje mi się, że możemy iść dalej. O, patrzcie! Kiwa do mnie. Miałknąłem i on kiwa do mnie kamerą. Nie, no znowu spadnę. O, dobra, na całe szczęście nie tak wysoko. Dobra, i co teraz? Tarapaty? Nie no, kurde. Ja se nie dam rady. Mościk mamy. Super. A tam nic nie było, nic tam nie ma. No są te strzałeczki, za tymi strzałeczkami trzeba chodzić. Niby to są takie, wiecie, znaki, jakieś takie billboardy czy coś. No ale są strzałeczki, więc trzeba za strzałeczką chodzić, tak mi się wydaje. O, kolejna kamera, patrzy na mnie. O, i kiwa do mnie. Ciekawe, że to moje miałknięcia tak robią. A, czyli tam na górę się musimy wdrapać, rozumiem, ta? To są chyba podpowiedzi, te miałknięcia. Miałoby to sens w sumie, miałoby to sens. Na dach? A co teraz? Nie na dach. Zeskoczmy. Idziemy po desce. Cyk, cyk, cyk i cyk. Jesteśmy na miejscu. Dobrze to było? To było tu? Nie, jeszcze wyżej musimy wyjść. To tędy. Hop. Zawibrowało tam. Zawibrowało coś, zobaczcie, to odpadło. Dobrze, że kliknąłem od razu, kurde, bo jak ja bym tu wskoczył później? Game over, koniec gry by był. Tędy? Przeciśniemy się? No oczywiście, że tak. Jesteśmy kurde kotem. Ej, patrzcie, jakaś paczuszka. Co ja to podniosłem? Bezpiecznik wyciągnąłem, czy co? Mieszkanie. A czy mam to... już upuściłem to z pyska. Bardzo kurde niedobrze. Po klawiaturze pochodzimy, tak jak to koty lubią. Komputer wyłączę. Przez przypadek, wiecie, tam na przycisk nadepnę łapką czy coś. Potrzebuję pomocy. Czekajcie. Potrzebuję pomocy.
Dobra, kimkolwiek jesteś, zaraz ci pomogę, tylko naostrzę pazurki. Dobra, wystarczy tego ostrzenia pazurków. Czy cokolwiek ty robisz, kocie, jak drapiesz dywan? Bo pazurki to ja nie wiem, czy ty ostrzysz? Dane uszkodzone, potrzebuję pomocy. Odbudowa wymagana. Otwórz drzwi, aktywuj, znajdź coś tam. Okej. Czyli prawdopodobnie jakiś robot próbuje się ze mną skontaktować przez te wszystkie ekrany i tak dalej. E, patrzcie, mogę pisać! Wysłałem mu wiadomość. Otwórz drzwi, aktywuj, znajdź... Obudowę. Obudowę czego? Gdzie ty jesteś, chłopie? Czekaj, ja ci jeszcze napiszę. Ej, ale ja nawet na M nie stałem. A pisałem cały czas M. A, zepsuta klawiatura. Minus. Idziemy znaleźć obudowę. Hop. Hop. Mamy tu gdzieś obudowę? Ej, patrzcie, tu jakieś kody te są. Nie? Coś tu się dzieje, kurde. Ciekawe, kto to przewija. Jaki sprzęt w ogóle. E, dźwignia. Co? E, patrzcie. Dawaj to. Drzwi mi się zamknęły. Drzwi się zamknęły. Weźmy, pociągnijmy tą dźwignię jeszcze raz. No nie zadziałało. Tu jest mnóstwo też gniazdek jakiś. Może to podłączyć musimy? O. Jakiś ten. Jedynki i zera. A, czyli co, my musimy cztery tutaj takie zna... O, patrzcie, tam na górze jest jedno. Tam na górze jest jedno. I gdzie jeszcze będą jakieś? Tu też na górze jest, na szafie, patrzcie. O, zrzuciłem na dół akurat. Gdzie to leży? Dobra, podłączmy to. To są jakieś baterie, czy co? Dziwne, nie? Wszystkie kamery kiwają. Dobra, tutaj musimy jakoś wskoczyć. A, wiem jak. Dźwignia. Siup. Ej, jakiś dysk twardy tam był. Mam nadzieję, że nie uszkodzę. No, gość obserwuje, kurde, już pewnie mówi. O, ja pierdzielę, mój dysk! Pewnie mu dysk wypadł. No dobra, ostatnia bateria, gdzie będzie? Tu jest coś. Wyciągaj to. O, dysk upuściłem, na ziemię zrzuciłem dysk. Już na pewno nie będzie działał. Dobra, mamy to. I co teraz? Drzwi się otwierają? O kurde, tajne przejście. Ulala. Znajdź obudowę, coś tam musiałem zrobić, nie? To jest on? O kurde, głowa mu spadła. Znalazłem coś tam. No i gdzie ja mam to zanieść? Co to jest w ogóle? Głowa robota? Czy co? Co ja mam z tym zrobić? Tutaj dać? Co tu jest napisane?
Nie mam bladego pojęcia, co ja mam z tą głową zrobić. Czekajcie, zobaczmy, co to jest w ogóle. No ewidentnie jakaś głowa robota. Patrz, jak to upuszczam, to się pokazuje głowa robota na ekranach. A jak to podnoszę, to znika. Ej, tam jest jakaś strzałeczka, patrzcie. Do drukarki 3D muszę wsadzić. Ciekawe po co. A może to nie jest drukarka 3D? Co to kurde jest? Ej, on... To jest jakiś dron, on będzie ze mną latał pewnie, będzie mówił dla mnie. On zepsuł się. Co, zaczniesz do mnie mówić? Ach, uderzyłem go. I zepsuł się. X dalej. Zadziałało, jestem wolny, dziękuję. Nie wierzyłem przekazom z kamer, kot w martwym mieście. Ja nie pamiętam, jak mam na imię, wygląda na to, że moja pamięć jest uszkodzona. Tak długo byłem uwięziony w elektronicznej sieci. Wiem, że pracowałem dla naukowca, który tutaj mieszkał. Póki co, mów mi B12. Tak mam napisane na obudowie. Tylko, że ja mówić nie umiem. Martwe miasto jest niebezpieczne, ale ty chyba wiesz, jak sobie poradzić. O kurde, no ja jestem kot ninja, nie? Ja jestem kot ninja. Zabierajmy się stąd, za mną. B, zakończ. Odblokowano osiągnięcie kres samotności. No dobra, słuchajcie, w takim razie dajcie znać, co myślicie o gierce. Moim zdaniem ciekawa. Moim zdaniem ciekawa. No i ja mam nadzieję, że wam też się spodoba, nie? Nie jestem pewny, jak długa ona jest, ale mam nadzieję, że uda nam się ją przejść i mam nadzieję, że przyjemnie wam się ją będzie oglądać. Słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.